Panie Grzegorzu, oddaję głos. Tak, dziękuję bardzo. Grzegorz Żurowski, ja jestem doradcą zarządu w firmie Krelita Polska S.A. I teraz kilka zdań o firmie, ponieważ mamy wyjątkową tu okazję przedstawić się jako partner generalny. Czym się zajmujemy i dlaczego zdecydowaliśmy się na tą inicjatywę? Otóż kiedy zadzwonił pan Łukasz, pani Dominika i było pierwsze spotkanie na temat HR Data Group, zauważyliśmy, że to idealnie wpasowuje się też w naszą strategię. Tak? Wszyscy doskonale wiemy, że nie istnieje świat bez IT. IT jest wszędzie. Jest w HR-ach, jest w finansach, jest w telekomunikacji, jest w telefonach, budzi nas, kładzie nas spać i tak dalej, i tak dalej. Tak? W związku z tym wydawało nam się, że jest to świetny moment, żeby się tutaj pokazać. Ale dodatkowo jeszcze, ponieważ mamy doświadczenie w IT, poprosiliśmy Anię Rudzińską, która jest partnerem merytorycznym w tym przedsięwzięciu, ponieważ ma bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o systemy HR, OHR, Executive Search, głównie w rekrutingu. Tak czy inaczej, jako partner merytoryczny uzupełnia naszą wiedzę. Krótko o firmie, ponieważ to jest ważne, dlaczego. Mamy trzy działy, takie podstawowe, główne działy. Data Analytics, Data Automation. Dyrektorem jest Mariusz Olszewski, za chwilę o tym powiem, który się zajmuje automatyzacją procesów biznesowych. Jak Państwo wiedzą, ta automatyzacja dotyczy wszystkich procesów, nie tylko oczywiście w systemach księgowych, nie tylko w systemach billingowych, dotyczy też również w HR-ach. Co w HR-ach chcemy w czym pomóc? Żeby ludzie przestali być robotami, tak? Czyli żeby automatyzować procesy, żeby ludzie nie wykonywali powtarzalnych czynności. Drugą jakby obszarem to jest oczywiście te clue spotkania, zaawansowana analityka i systemy raportowe. O ile BI jest prosty, czytelny, o tyle jeżeli chodzi o taką zaawansowaną analitykę i przygotowanie infrastruktury, tak, czy danych do analityki, no to już jest poważne wyzwanie. Trzecim, zarządzanie danymi. Tak, to wszystko jest spójne i to wszystko dotyczy również systemów HR-owych, czy danych, które się znajdują w systemach HR-owych. I bezpieczeństwo danych. To oczywiście jest coś, co od kilku lat jest na topie, czyli RODO. Jak chronić dane, jak anonimizować dane, jak stworzyć katalogi, nawet proste CV, jak chronić, żeby przetwarzały tylko osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych. Jestem przekonany, zresztą z badań wynika, że większość firm wysyła mailami CV, co nie jest do końca poprawne. Jest OK, bo mamy zgodę od osoby, która aplikanta. Natomiast co będzie, jeżeli on poprosi o wycofanie swoich danych osobowych? Trzeba szukać ich po wszystkich mailach. Kolejny dział to jest dział ECM BPM. Tutaj króciutko, gdzie dokument jest centryczny, a dokumenty również są w działach HR. Zarządzamy treścią, budujemy repozytorium umów, repozytorium dokumentów i tak dalej. I również z procesami workflow. Trzeci dział, integracja. Bez integracji też nic nie da się zrobić, dlatego że będziemy ograniczeni. Integracja wewnątrz firmy jest prosta, ale integracja już z danymi z zewnątrz jest bardziej skomplikowana. W jaki sposób to zrobić i w jaki sposób bezpiecznie to zrobić? Badania pokazują, że integracja przez klientów, czy tak zwany custom integration, te koszty po iluś tam latach są wielokrotnie większe niż zastosowanie specjalnych narzędzi. Tu zwrócę uwagę na inżynierię usług w cyklu życia, bo tak podchodzimy do projektów. Projekt się zaczyna i nigdy nie kończy. To jest taki cykl, który trwa, tak? I trzeba się do niego przygotować. Ponieważ mam mało czasu, to jeszcze krótko metodologii. Stosujemy metodologię Client Value Method, czyli chcemy budować relacje z klientami długofalowe i nastawiamy się na dostarczenie wartości. Cała ta inicjatywa za nią jakby też powoduje, że planujemy utworzenie czy powstanie takiego projektu badawczo-rozwojowego i Państwo nam są potrzebni, żeby pozyskać dane. Dane co, gdzie trzeba usprawnić, które dane, jak poprawić jakość i tak dalej. Kluczowi klienci, króciutko kończę, bo chcę przekazać Mariuszowi. Mieścimy się w Warszawie, mamy oddział w Gliwicach. Te pozostałe miasta, to niestety COVID nam przeszkodził, oddziałów nie otworzyliśmy. Przekażę teraz może głos Mariuszowi, który powie kilka słów na temat działu Analytics.
Dobrze, dziękuję za głos, Grzegorzu. Właściwie Grzegorz zrobił już takie wprowadzenie. Z mojej strony mogą liczyć Państwo na wsparcie takie merytoryczne w zakresie zarówno podejścia do analityki, zwłaszcza na etapie pozyskiwania danych, bo generalnie analityka, obliczanie wskaźników, to wszystko można zrobić pod warunkiem, że te dane są, że można je pozyskać, że one są właściwej jakości i o tym generalnie tutaj prawdopodobnie na kolejnych sesjach też jakoś będziemy rozmawiać i z racji swojego doświadczenia będę prawdopodobnie Państwu w stanie pokazać pewne zagrożenia albo pewne sposoby na pozyskanie danych, na zabezpieczenie się przed lukami w danych, przed złą jakością w danych. Natomiast jeśli chodzi o automatykę, to generalnie tutaj jako Clarity specjalizujemy się w automatyzacji procesów, jeśli chodzi o HR oczywiście, związanych z rekrutacją i onboardingiem. W szczególności tworzymy tutaj własne aplikacje oraz wykorzystujemy roboty, czyli już popularne właściwie na większości rynków rozwiązania typu RPA, do automatyzacji właściwie takich procesów powtarzalnych, które można oprzeć na pewnych zdefiniowanych regułach po to, żeby odciążyć osoby od takiej manualnej, powtarzalnej pracy ręcznej, aby potencjał ludzki wykorzystać w zupełnie innym miejscu, tam gdzie ten ludzki mózg jest faktycznie bardziej użyteczny i bardziej potrzebny. No i w tym właśnie zakresie będziemy starali się być dla Państwa partnerami do rozmów. Panie Łukaszu, ile jeszcze mamy minut, Panie Łukaszu? No 2 minuty temu się skończył czas. A, przepraszam. Bardzo dziękuję za... Okrutny tam jest, ale trudno. No ja wiem, ale ktoś mu musi być. Plan mamy dnia napięty, dlatego też tak pilnuję bardzo tego czasu. Bardzo dziękuję za przedstawienie się i tutaj liczę na wsparcie merytoryczne właśnie i Ani, i Mariusza, szczególnie właśnie w pracach Rady Programowej, ale też właśnie już na samych spotkaniach. Natomiast teraz za chwileczkę przejdziemy do części merytorycznej dzisiejszego spotkania. Zanim to się jednak stanie, chciałbym poprosić Państwa o to, abyście teraz wyłączyli mikrofony, wyłączyli kamery. Pozostawimy już tylko na scenie Łukasza Mytnika, który opowie o data storytellingu na potrzeby negocjacji oraz perswazji w kontekście biznesowym. Więc zapraszam na pierwsze wystąpienie przed Państwem Łukasz Mytnik. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Łukaszu, przepraszam, ale nie pamiętam, jak się skończyli ekran w Zoomie. Jak się udostępnia ekran? Tak, żebym mógł pokazać prezentację. Na dole masz ikonę share screen. A, już widzę, dobrze. To z jakiegoś stresu się wzięło. Dobra. To niemożliwe, że ty się stresujesz, także nie przyjmujemy tego, nie przyjmujemy tej kokieterii do wiadomości. Bardzo mi w ogóle było miło usłyszeć wszystkich. Chyba mnie może nawet przygniotło trochę. Łukaszu, przepraszam, przerwę ci, bo włączyłeś widok PowerPointa, a nie prezentacji. Widok PowerPointa, a nie prezentacji. Widzimy PowerPointa, a nie widok prezentacji. Czyli jakbym nie zrobił tak? Nie pokaz slajdów, musisz udostępnić. A. O, teraz jest dobrze. Tak jest, teraz super. Na pewno? Tak, teraz super i już nie przerywam. Więc w ogóle bardzo się cieszę, że jesteśmy w gronie ludzi, którzy z jednej strony mają bardzo silny, taki wręcz technologiczny background, jak to, co przed chwilą usłyszeliśmy od naszych nowych członków Rady Programowej, a zarazem są też osoby, które łączą miękkie i twarde aspekty HR-u, co jest dużym wyzwaniem i to się przekonałem, odkąd po kilku latach pracy w analityce, w compensation benefit, zacząłem pracować jako HR Business Partner. I jeśli chodzi o sam temat, to chciałbym go rozbić na części pierwszej i postarać się przedstawić, pozwolę sobie mówić Wam, mam nadzieję, że nie ma się nic przeciwko, to przedstawienie się pozwoliło trochę jakby przejść na tą formułę. W naszym rynku nawet ciężko znaleźć dobre materiały na temat data storytellingu. Jest właściwie jedna w miarę dobra książka, ale potraktowana dosyć, bym powiedział,
jakby to powiedzieć, może zbyt szczegółowo, może za mało jest kroków w tył i dzisiaj chciałem zaproponować Wam takie trochę autorskie podejście z mojej strony do tego, ale też omówić zakres przynajmniej zasad, które są w tej kluczowej książce, do której dojdziemy później. Więc przede wszystkim chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, jak nasz mózg się zachowuje, kiedy pojawia się opowieść i jak pojawiają się dane. Kiedy to jedno z drugim jest w synergii, kiedy się ze sobą kłóci. Tutaj nie bez powodu sięgam akurat po ten aspekt, jestem też psychologiem i o tym nie zdążyłem powiedzieć w ciągu 30 sekund. Zacznijmy od takiego prostego zadania. Kij baseballowy i piłka kosztują razem 1 zł 10 groszy. Piłka jest droższa od kija o 1 zł. Ile kosztuje kij? Ja nie chcę tutaj bawić się oczywiście w odpytywanie Was, natomiast zwróćcie uwagę, to jest takie narzucające się, żeby odpowiedzieć 10 groszy. To pytanie zostało postawione z jednej strony w eksperymentach psychologicznych, a z drugiej niedawno zauważyłem, że w Milionerach pojawiło się jako pytanie, więc na stole było do wygrania 125 tysięcy. Szczęśliwie ten uczestnik programu wybrał odpowiedź A. A zabawne jest to, że ja do tej pory, jak od czasu do czasu sobie przypominam to zadanie eksperymentalne, to nie rozumiem, dlaczego mój mózg nie chce odpowiedzieć 5, tylko siłuje się, żeby to było 10. Myk jest dosyć prosty. Gdyby to było 10, to by suma wynosiła złoty i 20 groszy. Ale nasz mózg ciągnie w taką stronę upraszczającą. I to nie jest oczywiście tak, że każdego mózg. Ja myślę, że na tej wirtualnej sali jest pewnie wiele osób, które od razu uruchomiło inny tryb myślenia, o którym zaraz powiem, i trafiło tą właściwą odpowiedź 5 groszy. Niektórzy może znali to zadanie. Natomiast w naszym umyśle jest coś, co sprawia, że zamiast dać sobie jakiś chwilowy dystans i przypomnieć sobie chociażby podstawowe zasady arytmetyki, idziemy w najbardziej domyślną odpowiedź. Drugi przykład. Jest taki sposób eksperymentowania nie tylko z ludźmi, bo też ze szczurami, jak zgadywanie prawdopodobieństwa. No, dosyć prosta metodyka. Pokazuje się taką linię. Oczywiście tu jest moja wersja tej linii, w eksperymencie pewnie były inne kolory, ale generalnie zasada jest taka, że wyświetla się lampka, góra, dół i po pewnym czasie widać, że to się układa w pewien schemat, że więcej jest na górze, mniej jest na dole. Z doświadczenia takiego percepcyjnego można w którymś momencie wydedukować, że to jest mniej więcej 80% na górze, 20% na dole. A uczestnik eksperymentu dostaje pytanie, jak zapali się kolejna lampka. Tak jak mówiłem, badani byli zarówno ludzie, jak i szczury. Pytanie jest wredne oczywiście, kto lepiej wypadł. Wypadł lepiej szczur. Szczur wypadł dlatego lepiej, bo szczury mają po prostu prostą strategię, maksymalizują. Czyli jeśli pojawia się częściej na górze, to one jakby z uporem wybierają górę. I w 80% będą trafni. Natomiast ludzie mają taki sposób dosyć dziwny i to jest też zauważalne u ludzi w kasynach. Dopasowują częstość. Zaczynają myśleć sobie, tu jest jakiś wzór, ja go na pewno rozgryzę i będę wiedział dokładnie, w którym momencie pojawi się na górze, a kiedy na dole. Czyli już nie myślą o tym, trzeba strzelać na górę, bo tam jest większość, tylko myślą sobie, ja tym razem trafię, ja trafię tą na dole na przykład. No i trafność spada do 68. To się może wydawać niewielka różnica, ale w skali istotności statystycznej wychodzi jako taki prosty wniosek. Jak typowy człowiek i typowy szczur pójdą do kasyna, to większą szansę może mieć szczur przy pewnych grach, gdzie ewidentnie chodzi o zgadywanie prawdopodobieństwa jak ruletka. To od razu zaproponuję jedną z trzech książek, które się pojawią, które tutaj mają bardzo duże znaczenie przy omawianiu tematu. Kto tu rządzi, ja czy mój mózg? To jest książka jednego z największych neuronaukowców na świecie, Michaela Gazzanigi,
Serdecznie polecam, bo to się świetnie czyta. To nie jest po prostu taka książka typowo żargonowa, naukowa. Oczywiście mocny materiał naukowy, ale też dużo w tym jest takiego zastanawiania się nad tym, o co właściwie z nami chodzi w tym przetwarzaniu informacji na co dzień. Podkreślam, na co dzień. Ponieważ my chcemy o sobie myśleć jak o osobach, które, zwłaszcza myślę w tym gronie, które kiedy pojawia się ważny temat, to stosują formuły obliczeniowe, chcą głównie bazować na algorytmach, przestrzegać pewnych reguł myślenia, dowodzenia. A jednocześnie, zwłaszcza kiedy się nie przepilnujemy, a to jest stosunkowo łatwe, jeśli chodzi o nasz mózg, to bardzo łatwo wchodzimy w opcje domyślne, uproszczenia, skojarzenia, opowieść. I żeby było jasne, to jest adaptacyjne. My wręcz powinniśmy bazować w dużej mierze na tej lewej stronie, co świetnie jest zwizualizowane, bym powiedział, taką metaforą lotniska. Jeśli macie bilet i chcecie gdzieś polecieć, jak już przejdziecie tą kontrolę security, to od tej pory idzie się taką opcją domyślną. Ja wiem, która bramka, to jest wyświetlone. Ja nie chcę się zastanawiać nad tym, w jaki samolot wejść. Wręcz jest to tak zorganizowane, że chyba dzisiaj bardzo trudno wejść do złego samolotu. Nie jest to tak świetnie ogarnięte na przykład przy autobusach. Łatwo wejść do złego autobusu, stosunkowo trudno wejść do złego samolotu. Dlatego podróżnik autobusem zazwyczaj musi bardziej używać myślenia, przestrzegania reguł myślenia, chociażby orientowania się w rozkładzie i w mapie miasta. I my mamy taki umysł dwóch prędkości, o którym świetnie napisali, ale też w ogóle zbadali badacze Daniel Kahneman i Richard Thaler, obydwaj nobliści. Żeby było zabawnie, Kahneman dostał Nobla z ekonomii, a jest psychologiem. Oni nam pokazali właściwie, że nie tyle mamy dwa mózgi, dwie półkule, czy jakiekolwiek uproszczenie by tutaj ktoś próbował zastosować, tylko że my po prostu przełączamy się z jednego trybu na drugi i nie do końca to kontrolujemy. To jest też kwestia, że w pierwszym trybie automatycznym to, co widzimy, często determinuje to, jak się zachowamy, jak tą informację przetworzymy. Zaczynamy działać szybko, nie do końca kontrolujemy, zwłaszcza, że czasami to jest presja czasu. Ktoś nas pyta, jak myślisz, czy kryzys minie za pół roku. No to jeśli to jest taka rozmowa, gdzie nie mamy potrzeby, żeby nie wiadomo, jakie raporty do tego stosować, to powiemy być może od razu, a tak myślisz, że za pół roku będzie OK. I jedziemy na systemie automatycznym, chyba że wcześniej oczywiście zrobiliśmy jakiś głębszy research na temat tego, co się faktycznie dzieje. Nasz system automatyczny to nie jest jakby wyodrębniona część mózgu, natomiast są pewne sieci neuronowe, które są bardziej skłonne, abyśmy skakali szybko w konkluzję. Kiedy certyfikowałem się w metodologii Six Sigma, było tam takie powiedzenie, o którym mówił mi mój mentor Waldek Mulas: do not jump into conclusion. I to był taki naturalny wstrzymywacz tego systemu automatycznego, podczas gdy jest on bardzo łatwy w użyciu, energooszczędny, on zwodzi na manowce, zwłaszcza wtedy, kiedy dostajemy coś podane ładnie na tacy. Natomiast system refleksyjny mówi: chwileczkę, przyjrzyjmy się temu, zobaczmy głębiej w te dane. I już teraz wchodzimy w podstawowy aspekt tego tematu dzisiejszego, czyli różnicy między zwykłym storytellingiem, zwykłą opowieścią, jaką jesteśmy raczeni już od dziecka, a data storytellingiem zrobionym w dobrym wydaniu. Ponieważ zwykła opowieść, a można nasłuchać się tego mnóstwo, zwłaszcza na jakichś takich sympatycznych konferencjach HR-owych, gdzie się zaprasza celebrytów, polega na tym, że ktoś opowiada historię jakiegoś chociażby biednego dziecka, które stało się milionerem, albo sportowca, i robi to w taki sposób, że nam aż chce się wierzyć, że to wszystko jest o nas, że to jest, być może ktoś właśnie pokazuje historię naszego przyszłego życia i teraz postawimy na to cały nasz wysiłek i motywację i wtedy uruchamia nasz system automatyczny. Pokazuje nam bardzo ładną, miłą opowieść, jeszcze najchętniej jakby tam był morał, wtedy nasz umysł, a mówiąc konkretnie, mamy w lewej półkuli coś, co się nazywa interpretator, taka sieć,
która bardzo lubi znajdywać strukturę w zdarzeniach, natomiast podobnie jak w dobrej analizie, śmieci włożysz, śmieci wyjmiesz. Jeśli ktoś nam daje fast food, my go bardzo łatwo przełkniemy, a potem możemy z tego powodu cierpieć, bo albo się okazuje, że to było miałkie i zauważymy to po fakcie, czujemy się trochę oszukani, że ten komunikat był taki miałki, nie da się go zastosować. Swoją drogą są badania mówiące o tym, że jak ktoś się świetnie odnalazł w jakiejś duchowej doktrynie, to ja nie mówię, że wszyscy, prawda, to są zawsze jakieś kwestie przeważającej większości w takich badaniach, że po roku następuje takie rozczarowanie, że kurczę, przecież to w ogóle jest nierealistyczne, nie wiem, co ja myślałem. Natomiast system refleksyjny, on zakłada, że na wszystko trzeba znaleźć dowód. Więc kiedy mówimy o data storytellingu, to wykorzystujemy skłonność naszego umysłu do łapania opowieści jako czegoś atrakcyjnego, ale dajemy dobry wkład. Dajemy dobry wkład bazujący na danych, na dobrze przeprowadzonej analizie i oczywiście ten, kto to pokazuje, bierze pełną odpowiedzialność, że nie oszukuje tej drugiej strony. I o wiele trudniej jest zrobić dobry data storytelling od storytellingu, bo storytelling najczęściej polega na tym, że ktoś opowiada historię i nawet nie wie, kto ją napisał. Właśnie to jest najpiękniejsze, że i jeszcze czasami używa zwrotów w stylu to było zbadane, a nawet nigdy nie czytał artykułu badawczego na ten temat. Jeszcze pół biedy artykułu badawczego, bo przyznam bez bicia, nie czytam wszystkich artykułów badawczych, ale żeby przynajmniej przeczytać dobry podręcznik, z którego to zostało wyniesione. System refleksyjny zmusza nas do tego, żebyśmy myśleli sekwencyjnie, żebyśmy się zastanawiali nad każdym kolejnym krokiem naszej analizy i to jest ciężkie. Można od razu zrobić takie porównanie do czasów szkolnych. Język polski przykładowo trochę tak był dobrym polem do działania dla systemu automatycznego. Dużo opowieści, dużo obrazów, dużo ładnych, fajnych słów. A matematyka, przyznam bez bicia, że cierpiałem, to właśnie wymuszało na umyśle dyscyplinę, pewien trening. I teraz sobie wyobraźmy w tym wszystkim chociażby dyrektora zarządu, któremu przekazujemy dane. To może być ktoś, kto był wytrenowany dosyć dobrze w systemie refleksyjnym, no ale jeśli dostał tą rolę, być może za to, że był świetnym handlowcem i po prostu świetnie dogadywał się z ludźmi, niekoniecznie miał świetny trening matematyczny, to on może łatwiej łapać te rzeczy łatwe w użyciu, ten taki fast food. To jest pierwsza rzecz. A teraz weźmy w jakiś konkretny przykład. Weźmy sobie absencję chorobową. To jest jeden z teraz nośnych tematów. Jeszcze pół roku temu bym zaczynał od dobrowolnych odejść. Teraz trzeba zaczynać od absencji chorobowej. Taki dyrektor, bardzo często dojdzie do niego jakaś anegdota, być może nawet konkretny dowód na to, że jest za dużo tych L4. No i się pyta, jak to konkretnie wygląda w liczbach, co z tym zrobimy. Oczywiście to najczęściej ląduje w HR-ze, więc taki HR-owiec, jak chociażby ja, niedawno też miałem przyjemność robić taką analizę ad hoc, trzeba zrobić od razu bazę danych, trzeba poświęcić najczęściej najwięcej czasu na czyszczenie tych danych, albo przynajmniej na zbudowanie jakiegoś sposobu kategoryzacji, takie podwaliny pod to, co będzie później. Później oczywiście chcemy dojść do jakiejś metryki, do jakiegoś najlepiej wspólnego mianownika, żeby porównać różne działy ze sobą. No i wyjdziemy z jakimś wnioskiem. Oczywiście jak to zwykle w systemie drugim, on będzie ostrożny, bo cała idea systemu refleksyjnego polega na pewnej ostrożności. Więc powiemy temu dyrektorowi przykładowo, zwiększone absencje chorobowe są w dziale X, istotne wzmożenie nastąpiło w lutym. No ale on by chciał czegoś bardziej takiego, na czym można zadziałać. Ten jego tutaj mocno aktywizowany system automatyczny i nie myślmy sobie, że on chce nim postępować, tylko że on ma mało czasu, on jest pod presją. On by najchętniej chciał rozwiązać ten problem na wysokim poziomie ogólności, za to mu de facto płacą, bo ma ich dużo. Najczęściej analityk ma mało rzeczy, ale musi w niej głęboko wejść systemem refleksyjnym, a taki dyrektor zarządu ma dużo rzeczy i musi rozwiązywać je dosyć szybko i w systemie pierwszym. Więc on widzi tą trochę ogólną informację, ale przynajmniej ma poczucie, że gdzieś już zmierzamy i mówi, no dobra, no to zróbcie analizę szczegółową, dajcie mi coś, co będzie konkretem. Więc jest już tak zwany etap deep dive, głębszego zanurzenia analitycznego, więc już wchodzimy w jakieś
większe tematy, badanie zależności, korelacje. Ja ostatnio na przykład miałem taką sytuację, że od takiego klienta słyszę, no najfajniej jakbyś mi skorelował absencję z odejściami dobrowolnymi. I zabawne jest to, że bardzo się cieszyłem, że w ogóle sobie podłubię trochę w Excelu, ale jak usłyszałem to, to pomyślałem sobie, ale po co? Mówimy o dziale, który ma 40 osób. I doszło do mnie, że można wykorzystać prostszą metodę. Dalej to jest system refleksyjny, bo ja nie chcę iść na łatwiznę, ja tylko nie chcę strzelać armatą do wróbli. Więc pomyślałem sobie, znajdźmy te 20% pracowników, którzy generują 80% tej absencji. Okazało się, że to wystarczy, żadna korelacja nie była potrzebna. Oczywiście, gdyby to była grupa pracowników rzędu 1000, to bym wszedł już w te bardziej zaawansowane rzeczy. No ale kiedy już zostało dokonane głębsze zanurzenie w tych danych, no to oczywiście jaki plan działania, co robimy. I tu znowu ten analityk jest już w takiej trudnej sytuacji, bo on by dalej chciał mówić tylko ostrożne wnioski, rekomendacje, on najczęściej się nie uczył, na co postawić wszystkie karty, jak chociażby na wywiady postabsencyjne, czy różnego rodzaju mailing polegający na tym, że się informuje pracowników, że absencja chorobowa jest problemem, jakiego rodzaju koszty są z tym związane. Analityk najczęściej myśli o tym, jak dobrze użyć systemu refleksyjnego dla kogoś, kto działa w trybie takim bardziej, można to powiedzieć, heurystycznym, czyli stosuje jakieś już metody trochę takie bardziej ad hocowe, trochę takie na skróty, ale jest gotowy zadziałać. Analityk nie do końca lubi tą sferę, bo on jest przyzwyczajony, żeby być w trybie refleksyjnym. I oczywiście to jest jego podstawowa siła. Tak to powinno działać. I teraz, żeby dać też Państwu taki tutaj swój własny, personalny kontekst, jak pracowałem jako Compensation Benefit Manager i robiłem często, bardzo często analizy właściwie, to była podstawa mojej pracy, to miałem takie poczucie wyższości, że ja zawsze mam tą prawdę opartą na danych, a nikt inny do tych danych tak głęboko nie zagląda. A odkąd jestem biznes partnerem od roku, to sobie myślę, fajnie się czułem wtedy, bo miałem na to czas. A teraz właściwie z uwagi na ilość klientów i różnego rodzaju zadań, często niezwiązanych z analizą danych, to jest kwestia szybkiego decydowania i często bazowania na opiniach, więc system pierwszy. Żeby było zabawniej, to jest o wiele trudniejsze, zwłaszcza jeśli chodzi o żonglowanie, bo jeśli chodzi o system refleksyjny i analitykę, na szczęście jesteśmy w takich czasach, że wiele odpowiedzi, jeśli nie wszystkie, można znaleźć w internecie. A jeśli trzeba na przykład poprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem albo różnego rodzaju inne rzeczy związane z tak zwaną dynamiką społeczną, że są jakieś emocje, że są różnego rodzaju trudności interpersonalne, to możemy się świetnie obczytać w różnego rodzaju badaniach, najlepszych artykułach. Nic nam to nie da, jeśli nie będziemy mieli wypracowanych pewnych nawyków, takich bym powiedział zachowań, emocji i tego się już nie da na szybko wyczytać i zhakować w internecie. Trzeba to wyćwiczyć i to jest po prostu trudniejsze. Tyle jeśli chodzi o jakby wkomponowanie tych systemów w problem absencji. A teraz problem dobrowolnych odejść, powiedziałbym, jedno z kluczowych tematów analitycznych. Teraz myślę, że będziemy bardziej patrzyli na kluczowych pracowników, żeby nie odchodzili ani na wszystkich. Właśnie różnica była taka, że jak był rynek pracownika, to najczęściej dostawałem informację, zrób tak, żeby wszyscy nie odchodzili, a teraz to będzie istotne, żeby ci najfajniejsi nie odchodzili. Więc system automatyczny, taki bym powiedział mój biznes partnerski system, mówi, to najlepiej jakbyśmy sobie tak na to spojrzeli na wysokim poziomie ogólności. Zróbmy sobie dwa proste wymiary. Wpływ odejścia na biznes i jaki by się wiązał z odejściem pojedynczego człowieka. Akurat tutaj na tym prostym wykresie to prezentują te kwadraciki, czy rąby, jakkolwiek by to nazwać. Raczej kwadraciki. A z drugiej strony prawdopodobieństwo odejścia. I oczywiście to jest taki piękny produkt końcowy, bo za tym ktoś musi zrobić analizę w systemie refleksyjnym, czyli chociażby wejść do czynników, które generują to ryzyko odejścia. Jednym z kluczowych, i to wiemy doskonale z wielu różnych badań, raportów, jest wynagrodzenie i jego odniesienie do rynku, czyli do możliwości, jakie na rynku można spotkać. Ja celowo pokazałem Państwu wykres, który nie jest jak dla mnie idealnym data storytellingiem, ale jest bardzo
syty w dane, które są kluczowe. Bo na tym wykresie po prawej stronie zobaczycie z jednej strony w szarych słupkach przedział płacy rynkowej, oczywiście na bazie benchmarku, który w tym kontekście jest istotny, czyli od 25 do 50 centyla. Przyjmijmy, że akurat w tym kontekście biznesowym to jest sfera bezpieczna. To i powyżej, wszystko co jest powyżej, oczywiście może się wiązać z niepotrzebnym kosztem, ale na pewno nie wpędza nas w ryzyko odejścia. Natomiast wszystko, co jest poniżej 25 centyla, to już jest duże ryzyko. I na to nałóżmy sobie czerwone kropki reprezentujące byłych pracowników i niebieskie kropki reprezentujące obecnych pracowników. I pokazuje nam się, że tych czerwonych jednak łączy to, że byli poniżej 25 centyla, więc trochę się potwierdza taka hipoteza wyjściowa, że jak ktoś jest poniżej 25 centyla, to odchodzi. Oczywiście moglibyśmy tu jeszcze zwrócić uwagę na wiele innych czynników, staż, wiek, co ma istotne znaczenie przy retencji. Natomiast jeśli już mamy tą hipotezę sprawdzoną, no to patrzymy od razu na tych niebieskich poniżej szarego słupka i mówimy, kurczę, to ich trzeba dopłacić, żeby weszli w szarą strefę. W tym wypadku akurat szara strefa oznacza coś pozytywnego, co nam powinno zabezpieczyć przed odejściem. Mówię o tym, bo prowadziłem tego typu interwencje. Bardzo nam się opłaciła, bo tu nie chodzi o to, że samą płacą można obniżyć turnover, ale jeśli to jest jedna z metod tego obniżenia, a poza tym wsłuchujemy się w to, co pracownik mówi na temat organizacji, dostępu do możliwości rozwojowych, czasem dostępu nawet do narzędzi, to łącznie takimi działaniami można obniżyć turnover. Akurat w naszym wypadku rok do roku obniżyliśmy go o 4 punkty procentowe. Teraz proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie mamy system automatyczny z opcjami domyślnymi. To jest ta taka matryca działania menedżera i chcielibyśmy pokazać mu jak najprostszy obraz. Ja bym raczej nie chciał pojedynczemu menedżerowi pokazać wykresu po prawej stronie, takiemu liniowemu menedżerowi. Raczej chciałbym mu pokazać perspektywę tą, bym powiedział, uproszczoną. Ale jeśli bym szedł po pieniądze na łatanie tych dziur w wynagrodzeniach do dyrektora finansowego chociażby, to już bym się uzbroił w wykres z prawej strony, bo bym wiedział, że rozmawiam z człowiekiem, który uruchomi system refleksyjny, jak tylko HR-owiec do niego wejdzie do gabinetu. Wreszcie mamy tą książkę, która jest naprawdę warta polecenia. Storytelling with Data. Autorka pracowała w Google, więc nie w kij dmuchał, jeśli chodzi o jej background analityczny i pracowała w zespole People Analytics. Ona przedstawiła takich 6 zasad. I celowo chciałem tą książkę pokazać na końcu i te zasady, ponieważ teraz chciałbym, żebyście nałożyli na to te 2 systemy. Myśl jak projektant dla systemu 1 i dla systemu 2. Zrozum kontekst, kto będzie twoim odbiorcą. Czy on będzie bardziej myślał skrótowo, czyli to będzie na przykład menedżer działu handlowego, który myśli w kontekście domykania transakcji tak, żeby jego ludzie dostali premię i nie musiał ich zwalniać. Czy będzie się rozmawiał z dyrektorem finansowym i trzeba pokazać mu trochę więcej mięsa analitycznego. Kontekst to także, czy będziemy o tym mówili na spotkaniu, gdzie będzie mało czasu, czy będziemy o tym mówili w zacisznym gabinecie jeden na jeden. Dopiero potem możemy myśleć o historii. A historia oznacza, że nie zrobimy sobie tak, jak właśnie byłoby na takiej, bym powiedział, typowej konferencji HR-owej, że opowiemy jakąś anegdotę jednego pracownika w naszej firmie i powiemy, tak właśnie u nas jest, ten człowiek odszedł i tak dlatego u nas ludzie odchodzą. Żeby było zabawnie, kiedyś się z tym zderzyłem w rozmowie z dyrektorem jednego z zakładów, w których pracowałem, że przychodzę do niego wezwany, że mówi, że jest problem z odejściami, to na pewno przez wynagrodzenia. Ja mu mówię, przy całym szacunku powiedz mi, co już na ten temat wiesz, jakie masz dowody, z którymi się zapoznałeś. A on mi opowiada historię jednego człowieka, który odszedł, a był dla niego bardzo ważny. I ja go pytam, to wszystko? A on mówi, no jeszcze jedną ci opowiem historię. I to były te 2. I dzięki temu, że był bardzo otwarty na słuchanie i wręcz łaknął, żeby HR zaczął wreszcie liczyć dane, to znaleźliśmy porozumienie, żebym jednak mu przyniósł bardziej sensowne dowody, bardziej przepracowaną analitykę. I wtedy dopiero pojawiła się historia, jak już ta analityka była, a nie zaczynaliśmy od anegdot. Potem przechodzimy do koncentrowania uwagi odbiorcy. Jak już wiemy, że mamy za sobą mocne dane i dobrą formułę ich przetworzenia,
i mamy pomysł na przeprowadzenie tego odbiorcy przez tą całą analizę, to możemy kierować jego uwagą. Możemy też zauważać, kiedy jego uwaga się zawiesza, bo na przykład przestał rozumieć. To jest bardzo częste, jak na przykład nie doszacowaliśmy kontekstu. Stwierdziliśmy, że na pewno nie będą kumać, bo przecież znają się na tym, a mogą się nie znać. To jest istotne, kiedy myślimy o uwadze odbiorcy i od razu sobie zakładamy, że to będzie refleksyjny system, że on uaktywni refleksyjny system. I tutaj szczególną zwracam uwagę, że to nie jest tak, że ludzie się dzielą na tych, którzy operują na systemie 1 i na tych, którzy operują na systemie 2. Nie. I na przykład jak słyszę, że są lewopółkulowcy i prawopółkulowcy, to szlak mnie serdeczny trafia, bo to jest nie dość, że uproszczenie, to jeszcze bzdura z perspektywy naukowej. Natomiast jeśli pomyślimy o tym, że każdy z nas z uwagi na pewne sytuacyjne uwarunkowania i pewne wytrenowanie, ale też swoją rolę, którą sprawuje, łatwiej się przełącza albo trudniej na system 1 lub 2, to możemy skutecznie go ściągać tam, gdzie chcemy, no bo umówmy się co do jednego, jeśli jesteśmy pewni swoich danych, jesteśmy tak zwanym zaufanym doradcą, to może nam jest na rękę, żebyśmy byli tylko w tym systemie pierwszym, żebyśmy powiedzieli temu człowiekowi, rekomendujemy ci, żebyś zrobił to, możesz nam nie polegać, przecież nie pierwszy raz robić tę analizę, ale oczywiście wtedy bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność. Natomiast jeśli tej odpowiedzialności za bardzo nie chcemy brać, co jest naturalne u analityka, jak już wspomniałem, analityk to nie jest osoba, która chce brać odpowiedzialność pełną za to, co wyprowadził jako rekomendację, to wtedy jest w jego interesie, żeby tę uwagę odbiorcy poprowadził na system refleksyjny, żeby to była partnerska rozmowa, a nie rozmowa zaufanego doradcy z kimś, kto najchętniej by już po prostu wcisnął enter i mówił, jedziemy z tym boksem. I dopiero potem pojawia się to, co być może się spodziewaliście wszyscy, że tutaj będzie mnóstwo wykresów na tej prezentacji, czyli właściwa oprawa graficzna. Szczerze uwielbiam dobre wykresy i mam nadzieję, że za chwilę Karol nam dużo takich ciekawych rzeczy, smaczków pokaże. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy mieli jakąś wiadomość wypracowaną wcześniej, bo potem wykres to świetnie sprzeda. Ale jeśli my myślimy, że wykres sam się sprzeda, to może nam to nie pomóc w sfinalizowaniu czegokolwiek z naszym klientem. I na końcu, jak to się mówi, last but not least, eliminowanie nieładu to nie jest bagatelka, ponieważ w tych systemach jest też coś, co świetnie opisała właśnie w tej książce Storytelling with Data autorka, tak zwany ładunek poznawczy, czyli chociażby taki slajd, jak ten, który wam pokazuję teraz, ma w sobie dużo tekstu, jak na slajd, który powinien jednak zazwyczaj mieć więcej chyba takiego balansu między obrazem a tekstem. I ja w ten sposób, oczywiście w tym wypadku świadomie, zwiększyłem wam ładunek poznawczy, ale z myślą o tym, że przepracujemy razem ten slajd, ten ładunek będzie zaopiekowany w odpowiedni sposób. Ale też ładunkiem może nie być treść, która jest godna opowiedzenia, tylko po prostu pewien nieład. Być może za dużo kolorów, być może nie do końca fortunny layout tego wykresu. Świetnym przykładem są wykresy trójwymiarowe. To jest samo w sobie pewien nieład. Ciężko w nim znaleźć jakiś dobry punkt odniesienia. I można by tego mnożyć. Myślę, że o tym będzie trochę więcej. Jak nie u Karola, to na pewno zachęcam was do czytania tej książki, bo tam jest tylko mnóstwo. I takie podsumowanie, ostatni slajd. Ja sobie to zawsze staram wyobrazić, i to jest tak, troszkę zaopiekuję teraz wasz system pierwszy. Ja sobie zawsze wyobrażam siebie, czy to wtedy w roli analityka, czy teraz w roli HR Business Partnera. Ja jestem swego rodzaju takim agentem zarządu na polu Human Resources. I wcale nie chcę siebie jakoś nobilitować. To jest taka robota czasami wredna po prostu, bo trzeba z jednej strony być trochę przedmiotowo nastawionym do tych ludzi, a z drugiej strony bardzo relacyjnie i trzeba umieć to jakoś balansować. Dlatego kiedy pojawia się głos klienta, który mówi, mamy z czymś problem, albo chcę, żebyś się czymś zajął, albo ja sam ten głos trochę proaktywnie wyłapuję i mówię sam, muszę się tym zająć, bo widzę, że tutaj za chwilę może mieć problem, to od razu idę do pytań. Zastanawiam się, co tak naprawdę jest ważne w tym momencie, żeby zbadać. Potem zastanawiam się, jaka będzie, i tu już wchodzimy płynnie z tego systemu automatycznego na refleksyjny, jaką metodą. Metod jest mnóstwo.
jeśli ktoś mi od razu by zaczął od tego, zrób jakąś korelację, to najpierw bym wrócił do pytań, ale dlaczego? Co uważasz, że warto zbadać? Jaką masz hipotezę? Czasem to będzie mądre, czasem mniej mądre z jego strony i ja bym chciał nie marnować czasu na strzelanie armatą do wróbli. Potem oczywiście jest technologia i tutaj strasznie się cieszę, jak słyszę, że HR zaczyna używać narzędzi lepszych niż Excel, natomiast sam jestem oczywiście na tego Excela. Jeszcze kiedyś powiedziałbym wskazany, teraz sobie myślę, to jest super. W sensie daje mi poczucie, że zawsze mogę elastycznie coś szybko wyliczyć, jeśli mam tylko dane. I wreszcie dochodzimy do tej kwestii wizualizacji. I to, co bardzo ważne, my z tej wizualizacji chcemy wyciągnąć jakąś wiedzę. Ja często widziałem świetne wizualizacje analityków, wykresy bez przepracowanego komunikatu, jak ten wykres odczytać, bo założenie było takie, przecież ten wykres sam się wytłumaczy. I nie mówię, że przy każdym wykresie trzeba napisać wyjaśnienie, ale trzeba je zawsze mieć w głowie i być gotowym je fajnie opowiedzieć jako wiedzę, jako coś, co pozwoli wrócić do klienta z diagnozą sytuacji i rekomendacją. I tym sposobem chciałbym podziękować za uwagę. Może są jakieś pytania? Dzięki wielkie, Łukaszu. Bardzo ciekawe wystąpienie. Proszę Państwa, mamy teraz jeszcze, trzymając się naszej agendy, mamy 5 minut, więc jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania do Łukasza związane z wystąpieniem, to bardzo proszę, to jest czas, żeby te pytania zadać. To może ja mam pytanie. Proszę bardzo. Łukaszu, mam nadzieję, że może na ty. Mam pytanie o dobór narzędzi, czy też sposobu właśnie prezentacji danych. Czy dobierasz je intuicyjnie? Czy w jakiś sposób konsultujesz to ze swoim audytorium? W jaki sposób je dobrać? Bo wszystko też zależy od tego, komu my te dane chcemy zaprezentować, no i oczywiście kontekst i temat też jest istotny. Czym się sugerujesz? Co jest dla ciebie drogowskazem? Przynajmniej 10 minut konwersacji z tym człowiekiem, bo najgorsze, co sobie wyobrażam, że miałbym zrobić prezentację taką, już mówię, stricte analityczną dla kogoś, którego kompletnie nie znam znikąd. Nie mam pojęcia chociażby, jaki on ma background, czy nawet nie mogę zobaczyć na LinkedInie jego profilu. Więc jeśli tą osobę znam i mogę sobie wyobrazić, do czego on przywykł, i oczywiście nigdy nie trafię 100% w to, do czego on przywykł, ale na jakim poziomie ogólności mogę o tym opowiadać, co mam do powiedzenia. Czy mogę polegać na jego systemie refleksyjnym? Więc mówiąc wprost, jeśli to jest dyrektor finansowy, to najczęściej robię mniej więcej takie wykresy, jak to, co pokazywałem z tym benchmarkiem i z tyłu mam całą bazę danych, którą na bieżąco mogę wykorzystywać, żeby robić mu wykresy ad hoc. I trzymam się pewnych zasad takich zdroworozsądkowych, żeby na przykład unikać wykresów trójwymiarowych, nawet przyznam szczerze, nie lubię kołowych, zresztą nie jestem osamotniony. Natomiast z drugiej strony, gdybym miał pójść do mojej szefowej, ja strasznie ją cenię i lubię, głównie dlatego, że na przykład mówi wprost, ty jesteś moim człowiekiem od danych, więc ja od razu mam takie myślenie, muszę do niej przyjść z czymś bliżej konkretu, mniej danych, mniej tego ładunku poznawczego do przetwarzania. Więc tutaj nie mogę podać konkretnych narzędzi. To raczej jest kwestia, czym dysponuję i kim jest ten ktoś. Bo jeśli mam Excela, a ten ktoś przywykł do Excela, to zrobię w Excelu. Ale czasem być może nawet posłużyłbym się kartką i narysowałbym mu wykres. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. Tak. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Prośba, żeby tam wyłączyć, który... Już wyłączyliśmy drugi mikrofon. Pytanie jest takie. Generalnie mówisz tutaj o analizach, ale wspomniałeś również o tym, że te dane muszą być przygotowane, że często dostajesz je w słabej jakości. Natomiast pytanie jest takie. Z twojej perspektywy, ile czasu mniej więcej zajmuje przygotowanie tych danych do analizy, podbieranie ich, a ile sama analiza? Uwielbiam to pytanie. Naprawdę. Bo szczera odpowiedź jest taka, że jeszcze jak byłem analitykiem, to sobie starałem to wszystko trzymać w takim porządku, żeby mieć 80% na już ten insight, a 20% na samo czyszczenie. A odkąd jestem biznes partnerem, to odwróciły się właściwie
te proporcje. Odwrotnie, tak. Tak jest, 80% na czyszczenie albo dobra. Rozkminianie, co poprzednik, bo czasami dziedziczy czyjś plik i aha. jest tekst na zasadzie weź to odśwież. Ale to też jest wartość sama w sobie, bo można się nauczyć troszeczkę o tym, jakie są zdolności organizacji do analizy, do generalnie pracy z danymi. Jasne. Dobra, to bardzo dziękuję Łukaszu jeszcze raz za wystąpienie. Dzięki za odpowiedź na pytania. I teraz przejdziemy do kolejnego wystąpienia. Karol Wolski na temat właśnie wizualizacji danych HR. Tutaj już Łukasz wspomniał odrobinkę o tej prezentacji, więc Karolu, oddajemy Ci głos. Proszę bardzo. Już, dziękuję. Udostępniam ekran. Proszę o zwrotkę. Czy widać ekran? Jeszcze nie. Okej, teraz powinno być okej. Teraz widać. Okej, dobrze, super. To bardzo dziękuję za możliwość powtórnego wystąpienia. Łukasz, dzięki za prezentację. My się tak umówiliśmy z Łukaszem, że Łukasz da kontekst i trochę taką ramę, a ja temat, chodzi mi po głowie słowo strywializuję, natomiast pokażę w takim prostym żołnierskim przekazie, co z tym potem zrobić. I myślę, że jest to bardzo spójne z tą dyskusją, jeśli dobrze zauważyłem, która się pomiędzy panią Joanną, jeśli zauważyłem dobrze imię przy zadawaniu pytania wywiązała, a Łukaszem, no właśnie jak dobrać. I stwierdziłem, że ja dzisiaj przygotuję taką prezentację trochę może szkoleniową, jeśli stwierdzicie, że dla was, nie wiem, jest ona też zbyt banalna w niektórych momentach, to po prostu powiedzcie, bo to, co mnie zainspirowało do jej zrobienia w ten sposób, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym temacie storytellingu, danych i wizualizacji, to jest to, że no ja tych danych oglądam bardzo wiele, czy to na konferencjach, czy chodząc u siebie na spotkania managementu, czy samemu prezentując różne dane i cały czas jakby spotykam się z tym, że proste dane, które można zwizualizować w banalny sposób, są wizualizowane w jakiś dziwny sposób. Albo z drugiej strony używane są typy wykresów czy wizualizacji, które nie przystają do tych danych. I tak sobie stwierdziłem, że spróbuję to po prostu odrobinę uporządkować i może będę trochę dzisiaj przesadzał, kiedy powiem, do czego służy tabela, bo zdarzy mi się to. Więc wtedy mi mówcie, Karol, do przodu, bo wchodzisz w trywialne rzeczy. Natomiast no ja spotykam się z tym bardzo często, że dostaję jakiś wykres, dostaję jakieś dane i mój system pierwszy chciałby szybko zrozumieć, system drugi zaczyna analizować i konkluzji mi często brak, bo nie umiem przez te dane przebrnąć. No i stąd dzisiejszy pomysł, czyli dwa tematy chcę dzisiaj podjąć. Jak wizualizować i przejrzymy sobie różne najpopularniejsze sposoby wizualizowania danych, a z drugiej strony chciałem opowiedzieć o paru błędach, które widzę non-stop. I teraz tak, jak wizualizować dane? Tam Łukasz wspominałeś o tym, że tam jedno z tych założeń data storytellingu jest takie myśl jak projektant. I mi się w głowie odpalił taki guru od projektowania stron internetowych, którego imienia nie pamiętam, ale na nazwisko ma Norman, który założył spółkę z gościem, który się nazywa Nielsen i stworzył firmę Nielsen Norman, która projektuje interfejsy systemów IT, czy bada je. I oni mają taką prostą zasadę. Jak ktoś stosuje 80% świata, to nie wymyślaj czegoś nowego, tylko to użyj. Tylko użyj to w dobrym celu, bo po prostu ludzie są do tego przyzwyczajeni. No i teraz tak, kilka rzeczy, właśnie kilka technik najprostszych, jak wizualizować dane. No czasem jest tak, że chcemy przekazać jedną liczbę. Na przykład, że 92% pracowników jest zadowolonych z poziomu wynagrodzeń. Wiem, komunikat dość mało prawdopodobny w normalnej firmie, natomiast możemy mieć taki komunikat. No i jak go zwizualizować? No i mamy po drugiej stronie naszego odbiorcę i korzystając z wiedzy, którą nam dzisiaj Łukasz pokazałeś, no ja bym założył dzisiaj, że mój odbiorca albo nie ma zasobów, albo jest leniwy i mu się nie chce, albo po prostu używa systemu pierwszego i nie analizuje. Dlatego taki prosty przekaz zamiast podawać z tekstem, no możemy podać tak, żeby zwrócić uwagę na jedną konkretną liczbę i pokazać, że ta liczba rzeczywiście ma znaczenie. Przez bardzo prosty trik możemy ją powiększyć.
Prosta sprawa, nasz mózg tak działa, że wybiera to, co większe. Albo co więcej, możemy do tego dołożyć uśmiechniętego człowieka, prawda? Już mamy zupełnie inny efekt. No przecież my się cieszymy razem z tą miłą panią. No albo na tych samych danych możemy wywrzeć zupełnie inną impresję. Drogi prezesie, 8% naszych pracowników jest sfrustrowanych i wygląda tak jak ten menadżer, prawda? Te same dane, ale prosta wizualizacja sprawia, że zaczynamy myśleć o tych danych zupełnie inaczej. Więc moim celem jest często to, aby uzyskać jakąś decyzję. Czyli staram się podać komunikat w taki sposób, aby ta decyzja była zgodna z celem, który chcę osiągnąć. Oczywiście ja najpierw dokonałem analizy. Nie chodzi o to, żeby wprowadzać mojego rozmówcę w błąd. Natomiast chodzi o to, żeby dostał kwintesencję. Kiedy warto stosować prosty tekst? Kiedy mamy jedną kluczową liczbę? Prosta sprawa. I chcemy, kiedy chcemy ubrać nasz przekaz w emocje, kiedy chcemy go wzmocnić. Prosta sprawa. Drugie narzędzie. Tabela. Wszyscy kochamy tabelę. Tu jest akurat przykład z Łukaszu z książki, którą pokazywałeś. Zresztą tam jest dużo takich fajnych przykładów, więc też zachęcę do tej książki Data Storytelling. I zobaczcie, te tabele wyglądają zupełnie inaczej. Ta po lewej patrzymy tak naprawdę na obramowanie. Druga, zaczynamy patrzeć na dane. Trzeciej widać tylko dane, ale one się od siebie nie różnią. Czy tabelę możemy zrobić dobrze? No pewnie, możemy tabelę przekształcić w tak zwaną mapę cieplną, czyli pokazać to, na co chcemy, żeby nasz rozmówca zwrócił uwagę. Zobaczcie, że taka tabela zdecydowanie przykuwa naszą uwagę i przekazuje pewien komunikat. To jest przykład badań, które robiłem w organizacji u siebie. Różnica w zadowoleniu z firmy pomiędzy rokiem 2019 a 2018 w podziale na różne, z podziałem na różne działy. No, można na to patrzeć tydzień i nic z tego nie wywnioskować. Natomiast jeśli zastosujemy mapę cieplną, no to widzimy, że w niektórych działach jest w dół, a w niektórych pewne elementy są w górę. No i możemy na tej podstawie tej tabeli dyskutować o wybranych rzeczach. Ale ja mogę iść do mojego dyrektora zarządzającego tym kawałkiem firmy i powiedzieć: człowieku, jest u ciebie tragicznie. I pokolorować mu te pola i zwrócić mu uwagę na to, co mnie interesuje. Albo przeciwnie, mogę wyłuskać gdzieś tą jedyną rzecz, którą zrobiliśmy dobrze i rozmawiać o niej. I zobaczcie, że zwykła tabela, jeśli zostanie odpowiednio pokolorowana, ona pozwala nam przekazać pewien konkretny przekaz. Natomiast to, co Łukasz fajnie zwróciłeś uwagę, no my musimy wiedzieć, co chcemy przekazać. My musimy najpierw zadać sobie odpowiednie pytanie, uzyskać na nie odpowiedź analitycznie i wtedy możemy tego typu rzeczy stosować. Natomiast kiedy w ogóle warto podejść do tego w ten sposób? No, tabele są bardzo dobrym wbrew pozorom sposobem przekazywania danych, szczególnie wtedy, kiedy chcemy, aby nasz rozmówca użył głębszej analizy, żeby przeskoczył do systemu drugiego i zaczął wyciągać wnioski. No albo kiedy mamy dużo danych, czasami tabela jest jedyną formą, która pozwala nas na sensowną wizualizację danych. Natomiast taka reguła, którą chcę Wam tutaj pokazać i która bardzo mocno jest stosowana dzisiaj w nauce, tej nauce na najwyższym poziomie, jest taka, że kiedy ktoś wyjmie z kontekstu tą Waszą jedną tabelę, to on powinien zrozumieć, jaki jest przekaz tej tabeli czy z wykresu. I ci z Was, którzy czytają dzisiaj artykuły naukowe, świetnie to widzą. Tabela w artykule naukowym, dobrze zrobionym, jest czymś, co może funkcjonować w sposób niezależny. I tak naprawdę, jeśli ja dobrze pokażę tą tabelę, no to kieruję tutaj wzrok rozmówcy na jedną rzecz. Co więcej, ja mogę tu dać nagłówek, tak? Który mówi o tym, że osiągnęliśmy sukces, zmiany w firmie są dobrze oceniane rok do roku, tak? Czy wzrosła jakość tych zmian, czy jakby są lepiej oceniane, tak? Mogę od razu nagłówkiem to przekazać i wtedy kieruję uwagę rozmówcy w jedno miejsce. Jest taki wykres rzadko stosowany, trzeci punkt, wykres punktowy, który najczęściej jest stosowany w nauce, w biznesie jest stosowany bardzo rzadko, natomiast ja chcę Wam o nim powiedzieć z jednego prostego powodu. Kiedy analizujecie dane, to jest świetny wykres, który Wam może pomóc w zrozumieniu tego, co macie u siebie w danych. W Excelu wyprodukowanie go to jest 3 kliknięcia. Potrzebujemy po prostu 2 kolumny danych z liczbami, no i robimy sobie wykres, który bardzo dobrze pokazuje nam relacje w danych. Pozwala eksplorować nam dane i zobaczyć, co w nich siedzi. Bardzo ważny wykres, szczególnie jeśli robicie jakieś techniki z zakresu analizy korelacji czy analizy regresji, czy w ogóle szerzej ogólnego modelu liniowego, no, które zakładają, że Wasze dane są powiązane liniowo. Jak widzicie na tym wykresie,
związek ma kształt litery U i jeśli do tych danych przyłożylibyśmy jakąkolwiek technikę opartą o ogólny model liniowy, no to po prostu otrzymalibyśmy błędne współczynniki modelu, tak? Dlatego warto sobie go zrobić dla swojego użytku. Ja go rzadko pokazuję, że tak powiem, jeśli chodzi o prezentację na przykład dla zarządu, natomiast na pewno jest bardzo pomocny w interpretowaniu waszych danych, a szczególnie w sprawdzaniu relacji. No i to jest taki przykład, do czego można tego wykresu, jakby ten wykres wykorzystać. Na przykład do odkrycia tego, że pomiędzy danymi nie ma relacji żadnej. Bo kiedy te dane przypominają taką bezkształtną chmurkę danych, którą macie tutaj, no to spokojnie możemy sobie na przykład korelację w przypadku tego wykresu odpuścić, tak, jeśli go odkryjemy. Więc to jest wykres punktowy. Przydaje nam się właśnie wtedy, kiedy chcemy zbadać relacje pomiędzy jakimiś wskaźnikami, na przykład między satysfakcją a absencją, tak, funkcji czasu. Dobrze, kolejny typ. Powiedziałem, że będzie szybko dzisiaj konkretnie. Wykres liniowy, moi drodzy. Oczywiście pomaga nam pokazywać trendy i do tego służy wykres liniowy. Zresztą potem w błędach pokażę, że co się dzieje, kiedy używamy do tego innego typu wykresu. Więc widzimy dzięki temu relacje, ale też możemy widzieć relacje pomiędzy kilkoma różnymi seriami danych i to też jest kwestia bardzo wygodna, szczególnie zobaczcie, jeśli na takim wykresie dołożymy sobie, no na przykład pogrubimy czy pokolorujemy w inny sposób jakąś konkretną serię danych, na którą chcemy zwrócić uwagę naszemu odbiorcy. Na przykład mogę porównać oddział firmy A do innych oddziałów firmy i wtedy z dyrektorem firmy, który zarządza kawałkiem A, no dyskutuję rzeczywiście o tej linii, tak? Tu jest przykład zastosowania takiego wykresu liniowego w raportowaniu wyników badań satysfakcji ode mnie z organizacji, gdzie tak jak widzicie na osi X mamy tutaj staż pracowników w tym przypadku, tu mamy różne, tu mamy poziom satysfakcji, no i trzy podstawowe wskaźniki, które mierzyliśmy. Ale jak widać, najważniejszym wskaźnikiem jest wskaźnik czerwony. Dlaczego? No bo jest on czerwony. Prosta sprawa, więc mamy emfazę na jakiś punkt i zwracamy na niego mocniej uwagę. Kiedy stosować wykres liniowy? No kiedy chcemy pokazać zmianę w czasie, czy to absencji, kosztów wynagrodzeń, rotacji, etc. Nie ma znaczenia czego, ale wykres liniowy jest tak naprawdę najsensowniejszym sposobem do pokazywania trendów w czasie i tak naprawdę chyba jedynym sensownym, może jeszcze wykres kolumnowy, jak ktoś się uprze, ale o nim później. No więc tak jak wspomniałem, trendy, ewentualnie kiedy chcemy popatrzeć na kilka wskaźników, które zmieniają się w czasie, to też jest bardzo dobry sposób. Innym wykresem pokrewnym, który, no żeby zrobić w Excelu, musicie już trochę pokombinować, bo te poprzednie rzeczy oczywiście mogliśmy bez problemu zrobić w Excelu, ale pewnie któryś z Łukaszów, który tutaj jest, potrafi szybko odpowiedzieć na to pytanie, jak go zrobić. Jest tak zwany slope graph, czyli pokazanie różnicy pomiędzy jednym punktem w danych, na przykład 2014 rokiem a 2015. No i slope graph, jak widzimy, pozwala nam porównać bardzo dużą ilość serii danych. I w tym sensie jest dla nas bardzo przydatny, bo możemy porównać na przykład kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt różnych pytań mierzących satysfakcję pomiędzy jednym rokiem a drugim i tak to zwizualizować. No możemy wyróżnić jedną rzecz, o której chcemy porozmawiać, bo na przykład spadła nam najbardziej, albo tutaj, tak jak widzicie, nasz umysł od razu koncentruje się na jednym temacie, który jest zaznaczony na pomarańczowy kolor. Tu widzimy ciekawy przykład wizualizacji z użyciem slope graphu, gdzie większość rzeczy jest pominięta, pokazane są tylko te, które spadają, bądź te, które wzrastają w znaczny sposób. Więc zobaczcie, tutaj pojawia nam się to, że tak naprawdę w dowolnym sposobie wizualizacji danych, jeśli dorzucicie jakieś podkreślenie danej serii danych, no to natychmiast kieruje to uwagę odbiorcy w danym kierunku. Kiedy stosować slope graphy? Porównanie poziomu wskaźnika na przykład w dwóch punktach czasowych. Zdecydowanie jest to podstawowe narzędzie do użycia i wtedy, kiedy w tych dwóch punktach czasowych chcecie pokazać bardzo, bardzo wiele serii danych, również slope graph Wam się sprawdzi. Wykres kolumnowy. I teraz to jest ten moment, kiedy stwierdzicie, Karol, możecie stwierdzić, Karol, przestań gadać, bo pokazujesz banały. Natomiast słuchajcie, wykres kolumnowy jest tak naprawdę najczęściej spotykanym i dobrze sposobem wizualizacji danych. I nie zawsze trzeba mieć grafika i kombinować, kiedy idziecie do zarządu i chcecie pokazać jakieś konkretne informacje. Dlaczego wykres kolumnowy jest świetny? Ano dlatego, że ludzie potrafią go odczytywać.
I tak jak widzimy, możemy na nim pokazać kilka serii danych. Możemy dodać jakąś dodatkową informację. Natomiast zdecydowanie ułatwia nam on przekaz informacji. Tutaj zobaczcie, mamy alarm w organizacji. Znacznie niższa frekwencja w badaniu satysfakcji w 2018 roku. I to widać na kilometr, że ona jest niższa. Dlaczego? Bo słupek czerwony, czyli 2018 rok, jest niższy. Do tego jest czerwony. Widzimy, że jest źle, tak? Więc wykres kolumnowy pozwala nam w bardzo prosty sposób przekazać bardzo konkretną informację. No tu mamy przykład zwizualizowania akurat rotacji pracowników, tak? Widzimy, że w dwóch działach mamy problem. I powiem Wam tak, chcę Wam tutaj co do wykresu kolumnowego dorzucić taki pewien smaczek, żeby nie było tak, że jest tylko tak bardzo banalnie. To jest wykres kolumnowy, który ja bardzo lubię stosować, natomiast na danych, które są przekształcone. Przekształcone w pewien określony sposób. To, co tutaj widzicie, to jest badanie przeprowadzone w pewnej firmie, z którą pracowałem konsultingowo, gdzie mierzyliśmy pracowników ze względu na bardzo różne kompetencje w bardzo wielu zespołach i to jest przykład badania kompetencji, którą nazwaliśmy współdziałanie w jednym z zespołów. I teraz o co chodzi? Tutaj te takie krzaczki, które widzicie, które wyglądają brzydko, to są loginy, po których rozpoznawaliśmy pracowników, aby nie mieć problemów z RODO. Są to po prostu zanonimizowane dane. Natomiast o co tutaj chodzi? Zobaczcie, dane zostały przekształcone w taki sposób, żeby wynik pracownika wyrazić w kategoriach odchylenia standardowego. Przeliczyliśmy wyniki wszystkich pracowników. One były początkowo mierzone na skali od 0 do 100. Na taką skalę, że średnia zespołu wynosi 0. I wynik każdego pracownika jest zaprezentowany jako jego odchylenie standardowe. I teraz jak czytać ten wykres? Jeśli wyniki pracowników, tak my stosowaliśmy taką regułę zgodnie ze składem normalnym, wahają się o mniej niż jedno odchylenie standardowe, czyli mieszczą się w 68% typowych wyników, to ja w ogóle się tym tematem nie zajmuję. Ale jak ja mam kogoś, kto ma minus 2,59 odchylenia standardowego, gdzie myślimy o kompetencji współdziałanie, no to prawdopodobnie z tym gościem jest problem. Tu mam kogoś, z kim mam problem. Tu mam kogoś, z kim mam problem. Tu mam kogoś, z kim mam problem. Szczególnie, że jak się domyślamy, no współdziałanie może nam zniszczyć jedno zgnite jabłko w koszyku, tak? Bo po prostu nam psuje atmosferę w zespole. Więc wykres kolumnowy możemy zastosować też w ten sposób. I zachęcam Was w ogóle do takiego przekształcenia danych, które się nazywa normalizacją, czyli przeliczeniem wyników na odchylenia standardowe po to właśnie, żeby łatwiej porównywać sobie wyniki wewnątrz zespołu czy wewnątrz firmy, wtedy kiedy nie macie jakiegoś zewnętrznego benchmarku. I właśnie taki sposób przeliczenia wyników może być bardzo pomocny. Jak ktoś będzie chciał więcej o samej analizie, jak to zrobić, czyli znormalizować wyniki, to chętnie potem pomogę, podpowiem. Natomiast tutaj skupiam się na sposobie wizualizacji, gdzie zwykły wykres kolumnowy przekształci nam się trochę w taki grzebień, tak? Ktoś jest pod kreską, ktoś jest nad kreską, a ta kreska, to ważne, jest po prostu średnia dla zespołu czy dla firmy. Kiedy stosować wykres kolumnowy? Moje założenie jest takie, często jest zrozumiały dla wszystkich, tak? Kiedy tylko to ma sens, to wykres kolumnowy tak naprawdę przekazuje prostą informację. Kiedy mamy stosunkowo niewielką ilość danych czy wymiarów kategorii. Jeśli ja bym tych pracowników tutaj miał 200, to zdecydowanie nie byłaby to dobra wizualizacja. Czy chciałbym pokazać 50 działów firmy, tak? Natomiast kiedy jest ich stosunkowo niewiele, nie odpowiem, co to dokładnie znaczy, natomiast myślę, że jesteście w stanie to wizualnie ocenić, czy da się coś z tego wykresu odczytać. I ewentualnie, kiedy chcemy pokazać trend lub porównać wartości, to trendy całkiem nieźle też wyglądają, chociaż tutaj zdecydowanie lepszy jest wykres liniowy. Wykres typu waterfall. Łukasz mnie namawiał też wcześniej do tego przez telefon, żebym go pokazał. Łukasz, też jak będziesz chciał coś dodać, to śmiało się włącz, bo z tego, co mi opowiadałeś, jest to inne. To milczenie oznacza, że mi się podoba to, co pokazujesz waterfall, ale to zostawiam ci scenę, mów. No nie, ja w sumie chętnie, bo ja aż takim wielkim fanatykiem. Ja tylko dodam, waterfalla odkryłem dzięki obecnej tu Marysi Zmyślonej, bo nie umiałem go robić, ona mnie tego nauczyła, a nasz dyrektor bez tego nie chciał w ogóle słyszeć o wnioskach na nowy headcount.
Okej. Okay. Marysia, też jak chcesz, to się włączaj, śmiało. Dziękuję, bardzo miło wspominam tą naukę. I również z obecnego doświadczenia potwierdzam, że Waterfall to jest ulubione narzędzie chyba biznesowe do prezentacji danych. Bardzo lubią go osoby nieanalityczne i nowa wersja Excela posiada już tool, który ułatwia robienie waterfalli, natomiast w tradycyjnym Excelu nie jest to takie proste, trzeba się trochę posłużyć dodatkowymi danymi, ale jak się zgoogla waterfall w Excelu, to są... Bez problemu się znajdzie. Step by step, dokładnie. No fajne jest to, pewnie się zgodzicie, że pokazuje przepływy, tak? Ja sobie tutaj ułożyłem taką historię, że my możemy dostać target na rekrutację 30 osób do call center i dostajemy w marcu. Ktoś nas odpytuje w październiku, jest 121 osób, a nie 130, tak? Natomiast ten wykres pokazuje nam tutaj historię, co się działo w międzyczasie, tak? Że tak naprawdę ten HR zatrudnił ponad 30 osób, natomiast coś w lipcu i sierpniu się stało, no pewnie wiemy, co w call center mogło się stać, że te osoby nam odeszły, tak? Więc rzeczywiście pozwala nam zbudować taką dodatkową historię i zdecydowanie warto pokazywać go tam, gdzie trzeba się skupić na przepływach, na wahaniach, na tym, co się działo w czasie. Więc pozwala nam tak naprawdę zbudować historię, a nie tylko koncentrować się na ostatecznym wyniku sumarycznym. Bardzo pokrewne narzędzia do wykresu kolumnowego jest oczywiście wykres słupkowy. Można powiedzieć, że jest on po prostu obrócony. No i tu mamy przykład, tak? Badania satysfakcji, możemy sobie dołożyć jakieś linie, które są liniami targetów na przykład, czy dodatkowo linią średniej. To, co ja lubię w tym typie wykresów, to jest to, że jeśli właśnie odpowiednio do niego podejdziemy, to znów możemy zacząć opowiadać historię, tak? Opowiadać historię o dwóch rzeczach, z których jesteśmy w miarę zadowoleni i o trzech, z których jesteśmy bardzo niezadowoleni, czy o czterech. Tu pewnie ta czwarta powinna zostać pokolorowana na czerwono, tak? Ale plusem jest też to, że pozwala nam na porównywanie bardzo wielu kategorii, szczególnie jeśli posegregujemy sobie te serie danych z góry na dół, od największej do najmniejszych wyników, tak? Natomiast zdecydowanie tutaj nie będzie nam się dobrze obserwowało trendów, tak? Więc kiedy mamy wiele kategorii, chcemy je porównać, natomiast kiedy nie chcemy wchodzić w tematy trendów. Moi drodzy, to są takie podstawowe rzeczy. Ja specjalnie chciałem trochę to uporządkować, do czego służy dany typ wykresów. No właśnie, bo pojawia mi się w tym, co ja widzę na co dzień, sporo błędów albo takich rzeczy, które są dziwne. I w tej drugiej części chciałbym o kilku takich powiedzieć. Pierwsza rzecz, dla mnie taki podstawowy błąd, i to Łukasz, ty o tym fajnie mówiłeś, ja to nazwałem mówienie językiem analityka. I to jest taki język, który ja też lubię, tak? Tu są wyniki jednej z analiz, które robiłem u siebie w organizacji. No i super, no i mamy ANOWE, tak? No i teraz, czy ja to mogę pokazać? No nie, pewnie z wami mógłbym sobie na ten temat podyskutować, tak? Co z tej tabeli wynika? Czy jest tutaj jakiś ważny wniosek, czy nie? Pewnie moglibyśmy się zastanawiać nad tym. Karol, a może trzeba ET kwadrat policzyć, tak? Dla którejś ze zmiennych. Natomiast umówmy się, czy to interesuje moich odbiorców? Nie. Ja nie mogę mówić językiem analityka, ale kiedy zastosuję poznane proste techniki typu wykres kolumnowy, to ja te same dane mogę pokazać w ten sposób, tak? To są te same dane z tej samej analizy. Natomiast widzimy ewidentnie, że udział w rozmowie podsumowującej wpływa, może tutaj jest wątpliwym słowem, natomiast powoduje w jakiś sposób pozytywne czy większe zadowolenie z pracy. Widzimy, że osoby, które są na czerwonym słupku, są bardziej zadowolone niż te, które są na szarym słupku. Te na szarym nie miały rozmowy, te na czerwonym miały, tak? No jeszcze ten słupek mógł być zielony, aby podkreślić pozytywny aspekt, natomiast zrobiłem to w barwach mojej obecnej firmy, tak? A dla ludzi analitycznych mogę dodatkowo dorzucić jakąś statystykę, która pokazuje wielkość tej różnicy. Na przykład pokazane tutaj DeCoena. Jak mój rozmówca ma ochotę uruchomić swój system analityczny, to chętnie o tym DeCoena możemy podyskutować, jakie to ma znaczenie. Albo przykład tutaj, zresztą taki, który pokazywałem na ostatnim HR Data Forum, tak? Że po lewej stronie mamy wyniki analiz, a po prawej stronie mamy wykres do zarządu, który składa się z dwóch słupków. Natomiast
No ja oczywiście te analizy muszę wykonać, natomiast ja nie mogę tego opowiadać w ten sposób, więc dla mnie takim podstawowym błędem, wręcz fundamentalnym jest to, że my właśnie często mówimy tym językiem analityka, a ja bym jednak założył, że po drugiej stronie będziemy mieli kogoś, kto woli użyć systemu pierwszego i chciałby, żebyśmy zrobili to w sposób prosty i przejrzysty, a to nasza robota, żebyśmy używali systemu drugiego i po prostu przygotowali analizę. Niewłaściwy typ wykresu, to jest drugi najpopularniejszy błąd. W ogóle wykres kołowy, Łukasz, o którym wspominałeś, dla mnie to jest jakiś kosmos. Ja uważam, że w ogóle tego można nie używać. Co więcej, nawet dobrze tego nie używać. A jak już musimy użyć wykresu kołowego, no to pamiętajmy, że jak mamy wiele kategorii, to wykres kolumnowy będzie zdecydowanie lepszy niż kołowy. Nie widać nic, prawda? No, mogę to same dane przekształcić i mogą wyglądać w ten sam, jakby to, te same dane mogę zwizualizować w inny sposób, tak? Na przykład taki. No właśnie, ale tutaj zobaczcie, niewłaściwy typ wykresu. Co ja tutaj mam? Mam dane czasowe, oczekiwałbym jakiegoś trendu. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy my wrzucamy dane, gdzie szukamy trendu, no na niewłaściwy typ wykresu. Ten wykres nie nadaje się do prezentacji trendów. Kiedy te same dane przekształcę w ten sposób, no to jest już zdecydowanie lepiej, tak? Dużo łatwiej jest mi to czytać, kiedy te miesiące mam na dole. No a jeszcze lepiej, zobaczcie, jak zastosujemy wykres liniowy, tak? Zobaczcie, jak zmienia się nasza percepcja danych, kiedy stosujemy właściwy wykres do danego typu danych, czyli do obserwacji trendu i widzimy, kurczę, tu w wakacje coś się pokopało, tak? Nie umiemy pozyskiwać pracowników w wakacje. No może dlatego, że pojechali na urlop w porównaniu do tego wykresu, gdzie my musimy się nakombinować, żeby tą prostą, ten prosty insight pozyskać. Łukasz, cieszę się, że o tym wspomniałeś. Używanie wykresów 3D. Nie wiem, czemu ludzie to robią. Po prostu nie wiem. Natomiast... Ja się zastanawiam czasami, co natchnęło Excela, żeby w ogóle to mieć u siebie w zestawie. W sensie Microsoft, nie? Nie wiem, nie wiem. Może mieli dobrą imprezę. Natomiast tutaj w tej książce Data Storytelling, o której Łukasz wspominał, jest taka fajna reguła opisana, że jak coś się da usunąć, to to usuń. Tak? To znaczy zostaw tylko to, co ma wartość informacyjną dla odbiorcy. Czyli patrząc na ten wykres, ten cień jest niepotrzebny, ta ramka w koło jest niepotrzebna. Tak, tak naprawdę już pomijam typ wykresu. Tak? No tu mam jeszcze jeden piękny przykład. Udało mi się go wygenerować w Excelu. Porównajmy rok 2020-2019 na tym wykresie. No po prostu tragedia. Źle wyskalowane wykresy. To jest mój trzeci ulubiony błąd, czyli zabawa w skalę. Popatrzcie, mamy dwa wykresy, na których są identyczne dane. Natomiast co robi Excel standardowo? No standardowo obcina nam jakoś skalę i oś Y po to, żeby te dane, nie wiem, może wyglądały bardziej przerażająco i bardziej dawały do myślenia. Natomiast zobaczcie, że tutaj mamy skalę, która się zaczyna od 64, skończy się na 78. Tu mamy od 0. No i oczywiście ta różnica wydaje nam się zupełnie inna na tych dwóch typach wykresów. Zobaczcie, tu mamy przykład rotacja handlowców w poszczególnych województwach. Rany boskie, trzeba lecieć ratować pomorskie. Natomiast kiedy przeskalujemy ten wykres właściwie, no to widzimy, że te różnice w cudzysłowie na oko wcale nie są takie duże. Chociaż oczywiście powinniśmy tutaj posłużyć się jakąś miarą wielkości efektu, żeby to ocenić. No albo przykład tutaj, to ściągnąłem z internetu, przyznaję się, ale jest tak uroczy, że nie mogłem się nie podzielić. Popatrzcie, jak te procenty się od siebie różnią. 51,3, 56,82, tak? No i porównanie dwóch stanów czasowych, tak? Zobaczcie, co robi skalowanie wykresu. No osiągnęliśmy niebywały sukces, tak? Dokładnie 5%. Czwarty błąd. Zbyt wiele informacji na jednym wykresie. To jest też coś, co często się pojawia, szczególnie w takich... Ja to najczęściej spotykam w dashboardach Business Intelligence, które są raportowane gdzieś systematycznie i tych informacji jest tam naładowane bardzo dużo, albo na typowych slajdach marketingowych, kiedy próbujemy podsumować na przykład sprzedaż i parę innych rzeczy jednocześnie. Więc starajmy się, żeby na tym wykresie było mniej danych, żeby one po prostu były zrozumiałe. To zbyt wiele informacji na jednym wykresie, no właśnie odnosi się też do tych wszystkich rzeczy typu
3D, bo to też jest informacja, zobaczcie, natomiast taka, którą musi przetworzyć nasz mózg, ale nic z niej nie wynika do zrozumienia danych, które mamy, tak? Przepraszam, ja się musiałem pochwalić tym wykresem. Zrobiłem go samodzielnie w Excelu, jestem z niego dumny i uważam, że nic na nim nie widać, natomiast będę go zawsze pokazywał jako przykład moich zdolności obsługi Excela, z których kompletnie może nic nie wynikać, no bo po prostu tu są zbędne informacje, tak? Cienie, kąty, tabelki, masakra. I to, co Wam wspominałem wcześniej, przy wykresie kolumnowym, czasem bywa tak, że chcemy na wykresie, który jest generalnie sensowny, upchnąć zbyt wiele danych. To też nie działa. Wykres to nie pociąg z wiersza Jana Brzechwy z 40 wagonami, więc ograniczajmy ilość kategorii. No, mogę zwizualizować te dane inaczej. Czasem mogę użyć tabeli. Ona jest akurat wyciągnięta z Excela, tak? Ale przecież ja mogę wziąć tych pracowników, których tutaj mam, po prostu wrzucić tabelę i zrobić formatowanie warunkowe, tak? Gdzie pokazuję ludzi, którzy są najwyżej i po prostu ciągną mi się pracownicy aż do tych, którzy mają najniższe wyniki. I wtedy widzę po kolorach, kto ma wysoko, kto ma nisko, tak? Czasem tabela, nawet czysty Excel, jest lepszym sposobem niż przekombinowany wykres, na którym ciężko jest coś zobaczyć. I ostatnia rzecz, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, błąd, który, nawet nie błąd, to jest coś takiego, co sprawia, że nam się ciężko myśli. A jak wiadomo, z badań Kahnemana również, ale i Baumeistera, myślenie zużywa glukozę, czyli paliwo, a nasz mózg jest tak zwanym skąpcem poznawczym, czyli lubi myśleć mniej. W związku z tym władowanie komuś na wykres dwóch skal sprawia, że zrozumienie tego wykresu jest po prostu trudniejsze. I czasami taki wykres rzeczywiście jest stosowany. Ja sam czasem go stosuję. Na przykład, kiedy mam dane na temat rotacji i nakładam na to dodatkową linię, która jest na innej skali, na której prezentowana jest wielkość działu, żeby od razu rotację odnieść do wielkości działu. Natomiast to generalnie jest trudne w odbiorze. Jeśli nie macie jakiegoś mocnego przekonania i potrzeby, że musicie właśnie w tym momencie użyć tej szatańskiej metody i zastosować dwie skale, to lepiej zrobić dwa osobne wykresy. Tak. No i moi drodzy, Łukaszu, jak my stoimy z czasem? No jeszcze masz 9 minut. Rany boskie. Drodzy Państwo, bo ja dzisiaj Łukaszowi powiedziałem, Słuchankowi, że ja wcześniej zrobiłem krótszą prezentację i ja, że dzisiaj ja przygotowałem się na 3 godziny gadania i tak się rozpędziłem, że zostało 9 minut i że mogę poruszyć coś dodatkowego, czyli przegląd narzędzi do wizualizacji danych. I ja bym tak od Państwa chciał tylko usłyszeć, jak możecie na czacie napisać, czy macie dość, czy chcecie jeszcze mojego gadania i czy mam przejść przez to. Można też włączyć mikrofon i powiedzieć to wprost. Nie, no ja się nie obrażę. Nawet bym coś zjadł, więc... Dobra. No, okej, okay, dziękuję za wsparcie. I want more. Dziękuję. No dobrze, drodzy Państwo, tak krótko o narzędzia. Mamy aplikację Power, aplikację Business Intelligence i ja się tu nie będę zmuszał, bo tu mamy ekspertów na sali, pewnie możecie ich o to zapytać. Natomiast aplikacje Business Intelligence wymagają, zresztą to słowo padło od naszego partnera, infrastruktury, więc są trochę bardziej zaawansowane, natomiast coś nam dają. Jakie moim zdaniem są korzyści BI dla HR-u? No przede wszystkim raportowanie może w czasie rzeczywistym to jest przegięcie, natomiast raportowanie, które się samo aktualizuje szybko na podstawie jakiejś hurtowni danych, tak? Łączenie danych, budowanie raportów, analiza trendów, przewidywanie, wykrywanie anomalii i co dla mnie jest bardzo ważne w organizacji, aż mi ucięło tutaj coś z tej powagi, to jest to, że ja mogę te raporty udostępniać po jakiejś strukturze organizacyjnej menedżerom i to może być narzędzie dla nich. Natomiast właśnie wiąże się to z infrastrukturą, jakimiś kosztami, koniecznością wsparcia przez dział IT albo firmę zewnętrzną, wiedzą techniczną, przynajmniej minimalną. No i często to, co ja spotykam, trochę pracując z działem Business Intelligence na co dzień i robiąc różne raporty, to jest jeszcze temat tego, że no, nie zawsze jest nam się łatwo zintegrować z danymi, które mamy poza naszym bazowym systemem, przynajmniej ja się z tym mierzę na co dzień. Natomiast te korzyści duże są, tak? Więc mamy aplikację BI.
drugim sposobem, czy drugimi typami narzędzi, może tak, które pozwolą Wam zrobić dość skomplikowane wizualizacje, zaawansowane, są pakiety analityczne czy statystyczne, których jest na rynku kilka i w których powiedzmy ta wizualizacja danych jest czymś dodatkowym, natomiast one przede wszystkim służą do analiz, ale dlatego, że pozwalają na dość skomplikowane analizy, to często pozwalają zrobić naprawdę fajne wizualizacje. No i przykładem jednego z takich systemów jest oczywiście SPSS. Dzisiaj, jak widzicie, kosztujący 100 dolarów, może 100 euro miesięcznie za użytkownika, odkąd został przejęty przez korporację. Różne, bo przechodził chyba z rąk do rąk, teraz jest chyba w IBM-ie, a w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, Predictive Solutions firma to ostatnio dystrybuowała. No to no, koszty pozostawiam jakby tutaj do decyzji, ja je podaję, czy dużo, czy mało, w zależności od firmy. Natomiast jest taki pakiet, pozwala na bardzo dużo. Ja osobiście go lubię, dużo pracowałem w swoim życiu w SPSS-ie. Drugim jest oprogramowanie o nazwie Stata, dużo mniej popularne w Europie. Ja je też poznałem jakby pracując z ludźmi ze Stanów, natomiast które daje bardzo duże możliwości. Jest, można powiedzieć, porównywalne do SPSS-a, natomiast posiada bardzo wiele świetnych dodatków, które pozwalają na robienie po prostu cudów, czego moim zdaniem w SPSS-ie trochę brakuje. Oba te softy, co ważne, posiadają swój unikalny język programowania, którego nie trzeba znać, ale jeśli go znacie, to robicie cuda. Moim zdaniem język SPSS-a, czyli syntax, jest naprawdę prosty. Jak ktoś umie pisać formuły typu, nie wiem, jakieś proste pętle, to sobie z tym doskonale poradzi. W Stacie ten syntaks jest jeszcze prostszy. Inny soft, bardziej dostępny i znany na rynku polskim, to Statistika. W sumie dla mnie taki program chyba najbardziej przyjazny użytkownikowi z tych trzech, natomiast pozwala na bardzo wiele różnych wizualizacji, też takich nastawionych na statystyczną kontrolę procesów, więc jeśli jesteście w firmach, gdzie przetwarza się masową ilość danych, to też Statistika tutaj daje fajne możliwości. Minus dla mnie taki, że się nie, no jakby nie ma takiego prostego języka programowania stworzonego na użytek tej aplikacji, czy przynajmniej nie udało mi się do niego dotrzeć. Dla mnie te programy są porównywalne w zależności od zastosowań. Pracowałem w sumie na wszystkich trzech i do różnych zastosowań. Tak naprawdę każdy z nich ma jakieś tam moduły, które są najwygodniejsze. Na przykład moim zdaniem Statistika rysuje najpiękniejsze histogramy ze wszystkich tych softów. No to są pakiety statystyczne. Innym jest jeszcze Minitab. Ci z Was, którzy pracują w firmach produkcyjnych, mogą kojarzyć. Porównywalne, może odrobinę prostsze i bardziej nastawione na produkcję. I pakiet, tylko który dodam, dodam, że Minitab jest ulubiony dla Six Sigmowców. Tak. Nie wiem, czy tak. Dalej był. No w sumie gdzieś tam najbliżej z tych tak rozwiązań produkcyjnych. Natomiast przyznam Wam, że z Minitabem mam akurat najmniejsze doświadczenia. Na tych trzech poprzednich pakietach pracowałem bardzo dużo. Natomiast jest porównywalny. No i coś, co dla mnie było odkryciem, co polecił mi jeden ze znajomych, to jest pakiet JASP. Jeśli ktoś z Was nie chce wydawać milionów monet, jak mawia młodzież facebookowa, na pakiety statystyczne, to JASP jest dobrym startem, ponieważ jest on darmowy. Ta wizualizacja tutaj, no jak to w darmowych pakietach, to wszystko się rozwija i tak dalej, natomiast zachęcam do spróbowania. Pewne fajne rzeczy można już zrobić. Idąc dalej, jak chcecie iść bardzo w stronę takiej zaawansowanej wizualizacji danych, no to warto też pokusić się o wejście odrobinę w tematy programowania. I tu mamy dwa takie główne języki programowania, czy można powiedzieć środowiska. Jedno to jest, ja tej literki nie wymawiam, więc nie będę się błaźnił publicznie. Ta literka tu, którą widzicie, jak Roman, i środowisko programistyczne RStudio. I dwa bardzo ciekawe dodatki, szczególnie polecam ggplot2, który moim zdaniem pozwala na zwizualizowanie wszystkiego, co chcecie zwizualizować na Ziemi. No i taką alternatywą w obszarze Pythona jest Pandas i biblioteki, które tam możecie znaleźć. Super sprawa, polecam do eksploracji. No ja szczególnie ggplota, bo ten jest mi najbliższy, z tym pracowałem najwięcej. Natomiast tutaj musicie się już trochę pokombinować i poczytać dokumentacji, poszukać jak to zrobić. Natomiast wtedy na pewno możecie tworzyć cuda. Innym bardzo prostym narzędziem, które też polecam i którego powszechnie korzystam, jest Analysis Toolpak plus Excel.
Ten Analysis Toolpack to jest tak naprawdę dodatek do Excela, który możecie włączyć w bardzo prosty sposób, wchodząc w ustawienia i w dodatki, gdzie po pierwsze możecie wykonać część analiz, ale na przykład możecie w bardzo prosty sposób zrobić sobie histogram, czy prosty wykres trendu czasowego z nałożeniem na przykład jakiejś średniej kroczącej i tutaj też takie funkcje znajdziecie. Jest całkowicie darmowy, jest w każdym Excelu, w każdej wersji Excela, natomiast zawsze jest defaultowo wyłączony. Nie wiem dlaczego, może żeby ludzie danych nie analizowali. Power BI, tu mamy pewnie kilku specjalistów na sali od Power BI-a, czyli takie najprostsze rozwiązanie Business Intelligence, które możecie sobie postawić nawet na pliku Excel. Bardzo do tego zachęcam, żeby się pobawić Power BI-em i nawet jego taka bazowa wersja, która jest dostępna w Office 365, przeglądarkowa, daje Wam bardzo wiele możliwości fajnej wizualizacji danych. I coś, do czego ja Was chcę bardzo, bardzo zachęcić, to jest połączenie tego Power BI-a z kilkoma aplikacjami, które macie w Office 365 i możliwe, że korzystacie z tego u siebie w organizacjach, które pozwalają Wam zbierać dane, magazynować je i tworzyć bardzo proste bazy danych, czy to na OneDrive'ie, czy na SharePoint'cie, przesyłać te dane aplikacją Microsoft Flow, teraz już Power Automate, no i wizualizować albo w Power BI-u, albo wręcz udostępniać w aplikacjach mobilnych przy użyciu Power Apps. Super zabawa, która za bardzo niewielkie pieniądze pozwala Wam na zbieranie danych w HR-ze, ich wizualizację, ale też automatyzację tego zbierania danych i to jest najfajniejsza sprawa. No i ostatnie narzędzie, żebym przestał już Wam gadać na dzisiaj. Jak już chcecie iść do tego zarządu, zrobić cuda, a nie stać nas na grafika, albo zwolniliśmy go przez COVID, to mamy aplikację Canva, w której możemy zrobić fajny wykres, fajną wizualizację, nie płacąc nic, albo płacąc $9 miesięcznie i przedstawić te dane, które policzyliśmy sobie w tych naszych zaawansowanych pakietach w bardzo, bardzo prosty sposób. Jezusicku, przepraszam, strasznie się nagadałem i spędziłem. Moi drodzy, ja strasznie dziękuję. Jak powiedziałem o oczywistościach, to mi dajcie znać. Zapraszam do kontaktu, czy to przez maila, czy przez LinkedIna, czy przez telefon, jak chcecie jakieś tematy zgłębić. Łukasz obiecał mi też, że mogę powiedzieć słowo takie o sobie jeszcze, o pewnym temacie, który uruchamiam i chciałem Was do tego zaprosić, ponieważ tak zbierając różne moje doświadczenia i związane z HR-em, z analizą danych, postanowiłem uruchomić według moich informacji pierwszy w Polsce, i tak go nazwałem, kurs technik analizy danych HR, gdzie te analizy, które pozwalają Wam ogarnąć dane, które już dzisiaj mamy w HR-ze, po prostu pokazuję krok po kroku w Excelu. Od takich prostych rzeczy, jak poradzić sobie z prawidłowym policzeniem średniej, bo to wbrew pozorom nie jest proste, że często się tam błędy pojawiają, przez trochę bardziej zaawansowane statystyki, które pozwalają porównywać różne grupy pracowników, po analizy predykcyjne, które możemy wykonać również samodzielnie w Excelu. Więc jeśli temat Was zainteresuje, to po prostu odezwijcie się albo wpadnijcie na stronę marki, którą próbuję stworzyć i która dzisiaj wystartowała i zaczyna, mam nadzieję, żyć, czyli HRM Academy. No i to jest taki mój pierwszy produkt, który mniej więcej w takim stylu jak dzisiaj, czyli mam nadzieję, że jeśli kogoś nie zabiłem, to będzie miał ochotę do mnie wrócić, prezentuję. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Nie wiem, czy są pytania? Karolu, padło jedno pytanie od pana Grzegorza. Jasne. Co myślisz o SaaS? Nie wiem, nie pracowałem. Nie miałem okazji spróbować. Chciałem, ale jakoś mi się nie zdarzyło. Ale się nie udało. No. Dobra. Okay, nazwa dodatku do Excela. Jasne. Analysis Toolpack. O prezentację poproszę Łukasza i Karola i udostępnimy je Państwu, więc tutaj będzie można do tych materiałów wrócić i o ile chłopaki udostępnią oczywiście, ale jeśli tak, to będzie można do nich wrócić i odezwać się do Karola o jakieś szczegóły i właśnie sprawdzić sobie, o czym panowie mówili w czasie swoich wystąpień. Więc, dziękuję. Karolu, wielkie dzięki za wystąpienie. W ten sposób doszliśmy do trzeciego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Ja tylko jedną rzecz mogę, Łukasz, ostatnie tak? słowo. Ktoś tu wspomniał książkę Discovering Statistics Using SPSS. Tak, polecam. Maria, dziękuję za to. Tak, Andy Field, po prostu Statistical Hell. Cudowna pozycja, polecam, naprawdę. Dzięki, że o tym wspomniałaś. Sorry.
w komentarzu. Już spadam. Dobra, dzięki wielkie. Więc teraz proszę Państwa, przepraszam, przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu, mianowicie dyskusje w małych grupach.